Tutaj na Psim Grodzie spotykamy takiego pieska, który jest rzadziej widziany tutaj w okolicy, i jego właścicielkę. Proszę powiedzieć, co to za rasa? To jest Corgi Cardigan. Pełna nazwa Walsh Corgi Cardigan. Na imię ma Belusia, we wrześniu kończy rok. To mi się kojarzą te psy z królową angielską, ale to tak, chyba jest, ale to są inne Walsh Corgi Pembroki. To są dwa takie odrębne rasy. Wyodrębniły się, kiedyś uważano jako jedną, a po czasie właśnie jako Cardigany i Pembroki. Dlaczego pani zdecydowała się właśnie na taką rasę, a nie na przykład Golden Retrievera, popularnego, najbardziej rozpoznawalnego psa? No wcześniej mieliśmy też Pembroka, a teraz się zdecydowaliśmy na Cardigany. Jest to pies bardzo rodzinny, wesoły, taki kompaktowy, że można wziąć i na ręce, i do auta, i w podróż. Państwo macie parkę, prawda? Przyszła pani. Mamy dwie dziewczynki i dwa tygodnie między nimi jest różnica, to nie są siostry. Okej. Po dwóch matkach, po dwóch ojcach innych. No i przyszliśmy, bo chcemy jakby też konsultacji z behawiorystą. No bo dziewczyny próbują hierarchię ustalić między sobą i a dochodzi między sobą, do starć. Czy między całą grupą? Nie, nie, między sobą. Dwie suczki i chcą ustalić, która będzie rządziła. No i przyszliśmy na konsultację. Pięknie, dobrze, fajnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.